Elu, eluwa, eluwina, malwurska na ufale Energy się wita. Zapraszam was serdecznie do oglądania odcinka, który, tak, i tu się przyznaję, nie jestem święty i tak dalej. Pisałem o tym w karcie społeczności, powtarzam to i teraz na nagraniu, żebyście mieli jasność tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Nagranie jest już grubo po fakcie, bo sezon skończył się z dniem dzisiejszym, 14 września 2023, a jest już nowiutki sezon, jaki, nie wiem, nie oglądałem materiałów, żeby sobie nie spoilerować. Wiem tylko tyle, że jest po prostu nowy sezon. Te materiały, które teraz wam dostarczam, to są materiały z sezonu zimowego, jak i sezonu wiosennego. Także prosiłbym was, mimo że już zobaczyliście miniaturkę, żebyście nie jebali mnie w komentarzach, no bo nie oszukujmy się. Też nie jestem idealny, też nie jestem jakiś mega, tym bardziej, że wiecie, GTA, tutaj zloty, tutaj marihuaninen w GTA i trzeba było to wszystko ogarniać. Także cóż, ja was zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że odcinki wam się spodobają, delikatnie zmieniona forma. No i cóż, tyle ode mnie. Ja was już nie trzymam. Na razie. Elu, eluwa, eluwina, malwurska na ufale Energy się wita, witam serdecznie, witam w Winter Season, czyli w sezonie zimowym w Forza Horizon 5 sezonu Italian Automotive. Tak, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że spóźniłem się z materiałem i no jestem już grubo po fakcie, gdzie sezon prawdopodobnie się skończył, kiedy ja to wrzucam. Aczkolwiek no wiem, zwaliłem, nie każdy jest idealny. Szczęściem nagranie wychodzi na weekend, także dostajecie ode mnie niemałą porcję. Nie mam porcji Forzuni, niebawem skończę spamić tą Forzą, bo też zdaję sobie sprawę, że to niektórych może męczyć. Może was to też zniechęcać poniekąd do mojego kanału, ale do rzeczy. W tym sezonie i w tym podejściu do sezonu delikatnie zmieniam scenerię, także jeżeli po prostu widzicie ostatnie wyścigi, to też miejcie to na względzie. I tak, moje audio jak najbardziej jest dogrywane po fakcie, cała ścieżka, więc no po prostu trzeba was jakoś ustrzec. Tak, zmieniam tutaj podejście, zmieniam to, jak to wyglądało poprzednio. Z trzech wyścigów kończymy na jednym finalnym i na tej jego dominującej wręcz próbie, ponieważ wiem, jak to jest, kiedy patrzy się na czyjeś ramienie, także większość rzeczy będzie wycięta, aczkolwiek no myślę, że dam radę, także no z mojej strony to tyle. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia poza jeszcze raz przeprosinami w waszą stronę i postaram się już nigdy więcej nie obiecywać wam ani sobie rzeczy, których nie jestem w stanie siłą rzeczy spełnić. Dobrze, tyle ode mnie słowem wstępu. Ja już zamykam gębę i cieszmy się wykonanym sezonem zimowym, na który was serdecznie zapraszam. Okej, a więc witam was. No tak, cały ja. Musiał wyciągnąć LaFerrari, żeby się polansować, żeby pojeździć, żeby rozgrzać gierkę. Aczkolwiek w tym sezonie wyzwanie jest co niemiara, bo wyzwanie no, jest jak na lekarstwo i trzeba się będzie do nich porządnie rozgrzać. Ja już tutaj grzałem łapę na gazie, można powiedzieć, bo wiecie, 430 to raczej nie jest prędkość, którą będziemy osiągali w trialu, w wyzwaniach, w wyścigach i tym podobnych. No ale wiecie, trzeba było jakoś dysk rozgrzać, żeby tutaj było wszystko płynnie, ładnie, zwięźle i w ogóle. Sezon ogólnie jest dość krótki, tyle wam mogę powiedzieć, tak, bo już sobie tutaj oglądam moje podejście do sezonu i w ogóle. Sezon jest ogólnie krótki, więc nie zdziwcie się, jeżeli tutaj nie będzie nie wiadomo czego. Dobrze, ja już sobie tutaj puszczam gaz. Proszę bardzo, siódemka.
szóstka, piątka, czwórka, trójka, dwójka i jedynka i stajemy do zera. Obok mnie jakiś AMG One chyba? Tak mi się coś wydaje, albo nowy Koenigsegg Jesko. Chociaż nie wiem, jedni mówią Jesko, ja mówię Jesko, bo wiecie, hehe, jak jeansy przez J, przez J z angielskiego, no to czemu by nie? Oczywiście moja bestia parę tysiąc koli, no i oczywiście no za wolno, ta, za wolno, tyś jest za wolny, kurwa. Tym swoim Koenigseggu przemiłem. Dobrze, diaba, bo ja przeklema, ja miałem nie przeklinać, kurde, miało być kulturalnie. No nic, wchodzimy na playlistę i zobaczmy. Zima. Trzy punkcisze zgarnięte, ale jest tutaj parę myków, o których zaraz wam będę mówić. Jesień, zgarnęliśmy wszystko. Proszę bardzo, Abartha i Alfę 4C. Poprzednio zgarnęliśmy Alfę kolejną, 1.6.5 i Lancia Delta. I tak wyglądał sezon letni, który też gdzieniegdzie tam chyba wyzwania jakieś poszły. No i Italian Automotive, czyli włoska motoryzacja, Aventador SVJ już czeka na odbiór i poczeka sobie, aż te starosy nie zdobędę. I to, myślę, tak się tu przedstawia. Lato, jesień zgarnięte. Wszystko ładnie, pięknie, wszystko siedzi. No i teraz powalczymy sobie o Abartha 131 i Alfa 8C Competition. Tak więc, celowy zjazd z dźwięku i z tego, jak to wymawiam. No widzimy już Forzaton Weekly, Daily. Widzimy też trial, wyłaniające nam się laboratoria zawodów. Między innymi placyk zabaw, skocznie i wyskok i strefę driftu, no i fotopstryczek, który nie był jakoś mega trudny, ale też nie był jakoś mega łatwy. Wyzwanie fotograficzne już tam widzę i widzę przy okazji poszukiwanie skarbów. No i Horizon Open, którego, tak, tutaj też od razu to mówię i zaznaczam, Horizon Open nie zrobiłem. Pominąłem to po prostu, bo zbędne mi to było. Szczególnie, że już widziałem tutaj byki na paradzie i już wiedziałem, że to będzie zima, to raczej będzie związane z Lambo, no bo wiecie, napęd na 4, zima i te sprawy. I teraz tak, zaczynamy sobie od fotki w Lambo. Chyba. Tak mi się wydaje. No a tutaj oczywiście przeleciałem wam całą listę, tak jak powinno się to ogarniać. A więc zaczynamy od fotki w Lambo. Gorąca plaża, topless, tequila i inne tego typu, nawet tacos. To od razu na myśl przywodzi Payazul, gdzie trzeba było wykonać tą fotografię. Oczywiście tam już widzę, chłop wykonał fotkę i pojechał, aczkolwiek powiem wam tak, nie kadrowałem jakoś długo tutaj przy tym zdjęciu, bo chciałem zrobić to centralnie przy wjeździe do Payazul. A więc, jak widzicie, już tutaj dostawiałem aparat, już tutaj się ustawiałem na fotkę ładnie, tak wiecie, żeby było z polotem, żeby było to niebo jak najbardziej widoczne. No i oczywiście auto, jakiego tutaj użyłem, to Lamborghini Huracan Technica. A więc foto challenge jak najbardziej zaliczony. Po wykonaniu fotki zabrałem się za wyskok Lancią, a więc zrobiłem sobie kolejne poszukiwanie skarbów, które tutaj wam już okazuję, które zadanie robię. I w tym momencie jest to wyskok z Lancii Delty. Nie było to trudne. Wystarczyło popatrzeć na fotkę i zasugerować się też podpowiedzią, że chodzi tu o skok jakikolwiek, nawet na jedną gwiazdkę. Chodziło tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, aby znaleźć wyskocznię, z której dałoby się wylecieć. I takowa wyskocznia jest, jak najbardziej ona występuje. Występuje ona na wulkanie, więc znowu zabawiłem się na wulkanie, znowu tańczyłem z wulkanem. A właściwie tańczyłem na wulkanie. Dobra,
prosiłbym, Jezus, Mare, Mekong Delta. Ciszej tam. Dobrze. A więc tak. Wszystko ładnie, pięknie. Wykonałem skok tak samo, jak wykonywałem to wtedy ferrarkami, bodajże na lecie albo na jesieni. No i cóż. Jechałem dokładnie tą samą trasą, w te same miejsce, jak widzicie, jest zima, ładnie, pięknie, biało jak cholera, no i co, i wyskakuję sobie, kabum, no i mamy wyzwanie skarbów ukończone, teraz możemy wyświetlić sobie lokalizację tego, gdzie to jest, i nie będę idiotą, tak jak poprzednio, kiedy robiłem to latem, i nie mogłem tego po prostu zrobić, znaleźć. No to cóż, tu sobie cofnąłem, tutaj zatrzymałem niemal auto, no i ogólnie wiecie, żeby to wyglądało w miarę realistycznie, że to zatrzymałem. No i tutaj już sobie na mapie postawiłem filtry, jak zwykle całe ja. Niedopatrzenie na początku, sprawdziłem od razu co odpowiednią część mapy, no i uwaga, nie zgadniecie. To, że tutaj się przeniosłem centralnie, to był idealny punkt całego poszukiwania, ponieważ jak bardzo często te skarby nie są dobrze ukryte, tak tutaj było to, jak widzicie, tutaj jakieś podstawy wieży, tu jakiś płot i uwaga, tak się dobrze składa, że jesteśmy pod wzgórzem, a na wzgórzu co? Tam się już ujawnia nam wieża antena radiowa, no i ja do tej anteny sobie podjeżdżałem bardzo na raty, bo uparłem się, żeby zrobić to tą lancią, wiecie co? I udało mi się to za bodajże trzecim razem, żeby tu podjechać. Patrzcie tylko to, mniejszy rozpęd, próba numer jeden. To jest próba numer 2 teraz, bo to jest rozpęd ze średniej odległości. I o wiele lepiej mi to szło, bo tutaj już było płytko, więc nie było aż takiego problemu. No, tylko... No, nie chcę. No, a więc trzeba było zjechać. No tutaj o trafika, jak zwykle pięknie wyrżnąłem, tu już wziąłem dalszy rozpęd, bo przeczuwałem, że może być delikatny problem z tym, no i tutaj już mając swoją lancię w C-klasie, cały czas ją mam, bo jest seryjna, tu sobie zaliczyłem rozwałkę, tu jechałem cały czas na dwójce, 70 par na blacie, no i kabum, jestem u góry. No i teraz tak, tutaj jest tablica, której nie rozbiłem, a tu centralnie skrzynka. Bęk. Zdobyte. Zdobyte, rozwalone. Także tak jak mówiłem, było to u podstawy masztu. A tutaj ogólnie próbowałem sobie zrobić fotkę, ale nikogo to nie interesuje. Hehe. Kolejnym wyzwaniem, za które się wziąłem, to jest... Albo coś z dziennych? Nie, musiałem po nosku się tutaj chyba podrapać. Tutaj już łypałem na te laboratoria, żeby zrobić to tak, jak robię to zwykle. No i nie inaczej było w tym wypadku. Proszę bardzo, pojechaliśmy tutaj włoskimi autami, rzadkimi klasykami. Tutaj, no, dużego wyboru nie mieliśmy. Tak na dobrą sprawę. A co wybrałem? Zobaczcie sami. Swego czasu wybrałem do zadania specjalnego, czyli laboratorium wyzwań. Swego czasu wybrałem Monroe, tak teraz wybrałem GT500. A dobra, nie, pardon, bo to nie ta gra. Jeszcze humor GTA mnie trzyma. Słuchajcie, wybrałem tutaj Ferrari Dino z B-klasy. I tak, to jednak była B-klasa, nie A-klasa. Chociaż możliwe, że tutaj A-klasę miałem po prostu na tym. Dobra, whatever. Powiem tak, bardzo przyjemna mapa, ta, którą tutaj jedziemy, którą tutaj widzimy.
I to Laboratorium Wyzwań dość srogo przypomniało mi jedną mapę znaną ze staroci. Bardzo mocno mi ta mapa przypominała, nie wiem, jest jakiś taki wyścig w Gran Turismo bodajże starym. Nie wiem, czy to nie jest Autumn Ring w pełnej wersji. Bardzo mocno mi ta mapa to przypominała, bo tam też są same 90-tki na tym. I tutaj prawdopodobnie mam wkleję fragment swojego gameplayu, używając bodajże TVR-a albo czegokolwiek, co ja tam mam w garażu. Podobieństwo jest tylko pod kątem 90-tek, bo tak na dobrą sprawę. No i tutaj tej nawrotki, która nam się szykuje powoli. I no to też w dużej mierze, czy tą nawrotkę nawet już zrobiłem? Nie, no zrobiłem tą nawrotkę, co ja pierdolę. W dużej mierze mi to przypominało o tym i o tej gierce, więc stwierdziłem spoko. A tutaj też jest dość... A ty, dobra, już wiem skąd to jest. To jest ten motyw z tą szykaną rozległą, to jest motyw z Special Stage Route 11. Tak mimo woli. Tak, ja tutaj się rozbijałem, ponieważ no, nie byłem w stanie ogarnąć tej mapy i no, dość dużo faili zrobiłem, nie mówię, że nie. Nie ogarniałem tej mapy na początku, stwierdziłem, że hej, to jest jakaś po prostu randomowa, losowa mapka i tak dalej, a ja po prostu jak debil nie skapnąłem się, że tam jest 1:1 nawiązanie do tego wyścigu. Że wiecie, że tam jest tak ciasno to złożone, ta cała szykana, że nie skapnąłem się w pierwszej chwili na to. Ja mówię, ty, co tu jest z tą trasą nie tak? Dlaczego to jest takie szerokie i w ogóle i w szczególe? A wiecie co? Najlepsze jest to, że jak ludzie już tworzący te wyzwania, te laboratoria wyzwań i tak dalej, oni to zrobią. Wiecie, czy to jest jedna z lepszych chwil, kiedy pysk wam się cieszy, bo coś wam się z czymś kojarzy. I to jest naprawdę coś fajnego. Według mnie bardzo przyjemny niuansik. Dziękuję użytkownikowi, który to zrobił. Thank you so much, bro, for that memory of old games, old times. And it makes me cry every time I watch my record. No, także taką angielszczyzną trochę powiało. Nie, no dobra, fokusując się na polskim komentarzu, powiem tak, no tutaj się trochę w te bandy porozbijałem, poobijałem, ale powiem tak, jadąc tym Ferrari dużej przyjemności nie czułem. Podziwiałem bardziej trasę i właśnie to wykonanie tej szykany. Tylko, że szykana w Gran Turismo na Special Stage jest w drugą stronę właśnie. Tak jakby się to jechało w drugą stronę, to ta szykana jest idealnie odwzorowana. Bo ona jest na zakręcie takim dość srogim. I to jest po prostu coś pięknego. No tutaj nie korzystałem z tego powrotu na mapę. W sensie z tego przewijania, tylko sobie już to dojechałem ze wstecznego i dojechałem sobie to do końca. A więc widzimy się na kolejnym wyzwaniu. I have a vent, I have a door, oh, Aventador. Tak, mam swojego Aventadora w dość komicznym... Ja w ogóle nie wiem, coś mi energia rozpiera w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam, kiedy dogrywam swoje audio. Nie wiem, naprawdę jakiś pozytywnie zakręcony jestem. Powiem tak. Jestem pod wrażeniem tego, jakie ludzie wyzwania tutaj kleją, dlatego że to jest kolejna mapa, która mi się podobała. Patrzcie tą pracę gazem, ja cały czas tutaj na dwójce, jedynce jechałem.
Ja niemal nie przyspieszałem aż tak. Przynajmniej na pierwszym kółku, bo drugie kółko to już sobie próbowałem pojechać agresywnie i nie mówię, że nie. Udało mi się to nawet. Znaczy, średnia mi to wyszło, ale w miarę spoko było, przyjemnie mi się to w miarę jechało. Nie mówię, że nie. Bardzo fajna trasa, bardzo fajnie jest to sklejone. Przede wszystkim widać to, jak ta mapa jest zrobiona. Tutaj już wiedziałem, że mam za dużo biegów, bo się zacząłem powoli motać z tymi biegami. Tutaj cały czas sobie starałem się jechać w miarę po płaskim, bo wiecie, tu wibracje pada, nienawidzę jak mi krocze wibruje. Tym bardziej, że nie jestem kobietą, tylko mężczyzną. Choć poniekąd są i tacy, co lubią jakim w kroczu coś, nieważne. To nie ta platforma. Tu zaparkowałem mój samochód. No i tutaj, jak widzicie, już tutaj jest mój bardziej agresywny przejazd, bo bawiłem się tak przełożeniami, że o Jezus, i praktycznie cały czas na pewnych obrotach byłem. Powiem tak, ja nie mogę wyjść w ogóle z zachwytu, jak ludzie dobrze robią te mapy, bo naprawdę kreatywność ludzi nie ogranicza się do band, do prostych, do szykan i tak dalej. Ja nie wiem, ludzie jakoś dobrze tworzą te mapy. Ludzie naprawdę dobrze tworzą te mapy i trzeba im to oddać, bo no kuźwa, nie widziałem lepszego projektu na obecną chwilę na materiałach społeczności. Naprawdę, nie widziałem na razie nic większego. Najbardziej podobał mi się ten zjazd z górki i to, no, i jęczenie Aventadora, że to Lambo już miało dosyć. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to Lambo miało dosyć. Spokojnie, to Lambo będzie jeszcze użyte, nie raz, nie dwa. Aczkolwiek wyzwanie, niestety, jak bardzo miłe i przyjemne nie było, tak się ono teraz kończy. Okej, powróciłem po delikatnym crashu. No i teraz, jeżeli już chodzi o wyzwania. Tak, tutaj mamy placyk widoczny, no i mamy też wyskok. Wyskok, który próbowałem zrobić. I tu od razu mówię, tak, przejdę do od razu wstawki, którą tutaj też nagrałem, jak się bawiłem Aventadorem. Nie będę was specjalnie tutaj zanudzać. Skok mi się nie udał. Miałem to totalnie w dupie. Olałem to po parunastu próbach. Stwierdziłem, że to po prostu wezmę i oleję. Także no, tyle ode mnie. Ja po prostu przechodzę dalej do wyzwania jakiegoś bardziej konkretnego. Kolejnym wyzwaniem był fotoradar, fotobudka przeze mnie zwany. I on był na punkcie widokowym, który nie jest jakoś trudną lokacją. Nie jest jakiś mega trudny ten fotoradar, szczególnie, że dużo tutaj nie trzeba było uzyskać, bodajże 278. I to była S2 i to były włoskie hypercary, więc tym bardziej nie miałem problemu, bo już tutaj siedziałem w oddelegowanym do tego specjalnego zadania aucie, jakim jest LaFerrari. Także no, LaFerrarim, ale my tutaj już poginamy. I proszę bardzo, macie po prostu moje żywe podejście. Ja tutaj nie puszowałem tego, mimo że już miałem prędkość. To jest bodajże 273, to było 278, coś takiego, ale nieważne, zaliczyłem cel. No i co? Jedziemy z kolejną aktywnością. Kolejną aktywnością, jaką się zająłem, to była strefa driftu w wykonaniu kabrioletów włoskich. I teraz powiedz mi ktoś, normalny i uczciwy, jakim cudem Ferrari J50, jakim cudem Ferrari Monza nie są kabrioletami? Noż jasna cholera mnie trafiała. Wiecie, co się okazało? Że takim Ferrari, które jest typowym kabrioletem włoskim, według Forzy jest
Ferrari Portofino. Jak? Jak po prostu? Jak tak można? Ja rozumiem, że to... Kuźwa, te dwa samochody, które wcześniej wymieniłem, Ferrari Monza i J50, one są typowymi kabriusami. One nie są... Nie wiem... One są typowo w cabrio, one są jak M6 w kabriolecie. Albo nie wiem, inna Bawara. One po prostu dachu nie mają. A tu, no, mamy składany bądź rozkładany dach. I co, i to już jest kategoria do kabrioletu? No weźcie mnie, ludzie, trzymajcie. Strefę driftu wykonałem dość lamersko, nie mówię, że nie. Ale wolałem ją wykonać tak. Jak nie wykonać jej w ogóle. Bo pierwszy strzał miałem do kitu, co było widać na załączonym obrazku. Brakowało mi paru punktów. Ale byłem w odpowiedniej kategorii samochodu. Naprawdę, ja nie rozumiem, jak tamte dwa samochody to nie są kabriolety, to no ja nie wiem, ta Forza, nie, ta gra zeszła na psy, wiecie. Nie, jednak wiosennego sezonu nie będzie. Po prostu, no. Wkurzyłem się już. Nie będzie tego sezonu i nic. Nie. Po prostu nie. 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 Nie będzie i chuj. Bo ja tak powiedziałem. Bo mi gra obraża. Wszyscy mnie obrażają. Wszyscy mnie obrażają i wyzywają. Mam to w dupie. Powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że wyzwania C-klasą są łatwe i przyjemne, od razu mówię, nawet nie próbujcie wykonywać tego nigdy więcej. Nawet jeżeli wam się to trafi kiedykolwiek w puli zadań sezonowych, nie próbujcie tego wykonywać. Nie w pojedynkę bynajmniej. Bo ja wykonywałem to w pojedynkę, kurwiłem niemiłosiernie i już miałem pada wyrzucić przez okno. Tak, po prostu wziąć i szybę rozjebać, tylko po to, żeby pada wyrzucić. Powiem tak, to wyzwanie z Lancią to było takie utrapienie, naprawdę. To teraz, co widzicie, to jest moje najlepsze możliwe podejście do ostatniego wyścigu, jakim był rajd przełajowy przez Horizon Mexico. Trasa, na której jestem wszechstronnie przygotowany, bo wiecie, swego czasu brałem udział w turnieju XCOM, na których kwalifikacjach odpadłem, bo nie byłem wygranym. Ale zająłem wysokie miejsce, wysoką lokatę, bo drugi albo trzeci. I nie byłem najgorszym kierowcą. Gorsi byli od nas. Też, nie mówię, że nie, ale byli też od nas dużo lepsi. Dużo lepsi dlatego, że nie wiem, czy nas spychali, czy nie. Nie wiem, ja dałem w każdym razie plamę na X-com. Ale pamiętam tą mapę, jak żeśmy z chłopakami z teamu tryhardowali, żeby tutaj jak najlepszy czas uzyskać. Jak żeśmy to jeździli. Przypomniałem to sobie w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałem, czyli teraz, na sezoniku, na wyzwaniach sezonowych. I to dało mi niemiłosierną przewagę, to jak ja po prostu znałem tą mapę. Aczkolwiek same wyzwanie z Lancią. Powtarzałem jeden wyścig co najmniej godzinę. I to mówię od razu, to mówię poważnie. Te zadania, jeden wyścig powtarzałem wręcz godzinę. Drugi wyścig powtarzałem 40 minut. Trzeci wyścig pojechałem za trzecim strzałem, czyli to, co teraz widzieliście. Nie trawię tego typu challenge'y, nie trawię tego typu zadań, jeżeli o to chodzi. Jazda jednym konkretnym autem. Ja tutaj oczywiście Lancię podniosłem, bo ona dużo do overalla jej nie brakło. Do pełni overallu. Dużo jej nie brakowało, ale powiem tak, no... Byłem mega zasmucony i mega zawiedziony. Naprawdę, nie polecam tego typu wyzwanie wykonywać, wiecie, w pojedynkę.
Po prostu. Jeżeli macie team, jeżeli macie złożoną ekipę, zróbcie to w ekipie. Nie róbcie tego sami. Kolejne wyzwanie, jakie sobie ukończyłem, to byki na paradzie, czyli jazda w Lamborghini. Miałem tutaj oczywiście stary build pod moc, 900, prawie 1000 koni na Huracanie i powiem tak, dwie turbosprężarki nie wystarczyły, żeby na torze NASCAR dorwać bota mojego mentora, jakim jest bot Suchkersa. Nie wystarczyło to. Dwa poprzednie wyścigi bardzo dobrze mi poszły, bo je ugrałem po prostu. Bardzo przyjemnie się jeździło. Się je jeździło bardzo przyjemnie. I ogólnie większej przyjemności z jazdy nie czerpałem tutaj na tym wyzwaniu. Bardzo płynnie się jeździło, bardzo płytko, przede wszystkim mapy mi bardzo dobrze znane i nie potrzebowałem nie wiadomo jak długo posiedzieć przy tych wyzwaniach, żeby je zaliczyć. Tak, gramaturgia u mnie w wypowiedzi to jest to. Dobrze, byki na paradzie Don, lecimy dalej. Kolejne wyzwanie, nad jakim się tutaj zastanawiałem w dużej mierze, to był trial bądź placyk. I wiecie co, stwierdziłem, dobra, pokażę wam to. W pełnej okazałości, przy okazji podsumuję sobie już sezon zimowy tym, bo wydaje mi się jest o czym mówić. Sezon zimowy, jaki by nie był, jak najgorszy by nie był i tak dalej, i tak dalej. Sezon zimowy dał mi w kość, dał mi dużo do myślenia. Przede wszystkim ten sezon pokazał mi, jak bardzo należy nienawidzić twórców za pewne rzeczy, za pewne nieścisłości. Jak bardzo ten sezon jest po prostu do dupy. I no, nie ma na to innego określenia. Ja osobiście innego określenia tu nie widzę. Zobaczcie to. Lambo podobcające 370... 5, 6, 7, 8, 8, 2, 8, 2, 382 na godzinę. To jest Lambo podupcające. Po prostu no zapieprzałem tym Lambo nie, z niebotyczną prędkością. Ogólnie czekałem na sesję tego wydarzenia, jakim był placyk, bardzo długo. Czekałem na sesję, no troszeczkę sobie na nią poczekałem. Ale powiem tak, warto było, bo przynajmniej nie miałem tego, co miałem z każdymi innymi zawodami. Warto było czekać, bo gry mi nie wykraszowało, nie zminimalizowało mi jej, ani nie, że ona nie chciała wrócić. Gra po prostu sobie była, widniała. Ja tu sobie bokiem poleciałem, bokiem pokosiłem płotki i tu mi oczywiście umiejętności już nie nalicza, bo szuka mi sesji na ten placyk, ale ogólnie powiem tak, sezon z sezonem dał mi do myślenia. Dał mi do myślenia, za co nienawidzić twórców, za co ich kochać, za co ich wielbić, całować po stópkach, lizać jajeczka, tudzież po prostu, wiecie, wydobywać z ich... Dobra, nieważne. No. O kurwa, ale bym zrymował, tak teraz myślę. Nie, serio. Nie. Sezon nie był łatwy. To jest pewne. Sezon nie był łatwy. Jak dla mnie nie było nic prostego, bo sezon zimowy... Nie należy siłą rzeczy do najprostszych, a tym bardziej to, co działo się na wiosnie, to już w ogóle. Tak jak uprzedzałem na wstawce na początku, nagrania już do was lecą już po wykonaniu sezonu i tak dalej. A więc no, cały czas dogrywam taśmę audio już postprodukcji.
I proszę bardzo, dobrało nas niby 6, jeden kolega wyszedł, więc zostało się o nas 5. Tu jakiś Pagani, tu jakiś coś. Nie, tutaj ogólnie Włoszczyzna miała być. Ale, drużynowa gonitwa flag. I teraz uwaga. Kochani moi, dobrze wiecie, jak kocham trollować, jeżeli chodzi o placyki. Ale w 4 było wymagane, w Forsie 4, a jednak w 6 jedziemy. Kolegi chyba nie doczytało. No i, że tak powiem, team przeciwny jedzie w 5. A więc tak. W 4 wymagane było, aby... Wymagane było, abyśmy po prostu... abyśmy wygrywali konkurencję typu placyk. I placyk faktycznie trzeba było wygrywać. Tutaj w 5 jest to nieco zmienione, bo nie trzeba wygrywać tego, po prostu trzeba wziąć udział. Trzeba wziąć udział i tyle. I można sobie nawet strollować. No ale oczywiście nie mówię, że nie. Bo to również sprawia, że jeżeli trolujemy giereczkę i no idzie nam to w najlepsze, my się bawimy, a inni rzekomo cierpią z tego powodu. No to cóż, takie osoby ja najczęściej nazywam no-life'ami, które to osoby non-stop po prostu już cierpią przed PC-tem, konsolą i nie mają poza grami życia prywatnego. Ja osobiście widziałem tutaj fan w tym wszystkim, fan w tym, żeby trollować i tak dalej, żeby tego po prostu nie jechać, wiecie, bo... no bo nie było sensu, żeby to jechać. Tutaj też zauważyłem, że jeden kolega wyszedł, więc było 5-5. Ale oczywiście ja, jak to ja, musiałem strollować i powiedzieć, że hej, to nie ma sensu i tego typu rzeczy. Także tak wyglądał placyk, ja sobie tutaj trollowałem, ja tutaj sobie robiłem wszystko, żeby oni jak najwięcej flag nam wpinali i to był w sumie cały placyk. Także no cóż... Idziemy do trialu. Za chwilę ktoś mi powie, że lepsza siła niż argument, a ja od razu mówię tak. Lepszy argument siły niż siła argumentu, częściowo, dlatego że w tym wyzwaniu to się sprawdziło idealnie. Tutaj Lamborghini Urus był ewidentną przewagą nad tymi botami, a przede wszystkim nad ludźmi, którzy tu jechali. Znajomość mapy też zrobiła swoje poniekąd, no bo nie oszukujmy się, gdybym jechał to w S1, albo co gorsza w B-klasie, gdzie do dyspozycji miałbym Evolution, miałbym Subaru do dyspozycji, i tak dalej, i tak dalej. Ja tymi autami tutaj bym dosłownie kosił, a nie o to tu chodziło. Bo wybrałbym mądrze, nie wybrałbym głupio, nie próbowałbym wybrać Evolution, który się tak do crossu nadaje, jak ja na konkurs piękności. Powiem tak, cały sezon, łącznie z tym trialem, no bo nie oszukujmy się, trial to jest moje bodajże drugie podejście do trialu, no bo najpierw dostałem troli ze względu na to, co zrobiłem w placyku zabaw, o czym też was przestrzegałem, żebyście nie trollowali. Ja dostałem na pierwszej próbie podejścia, o ty chamie jeden, jak mnie z punktu chciał wypchnąć. No niestety chłop tutaj w Maserati się nie popisał, bo mnie próbował wypchnąć. I to, co też ten typ odwalił na końcu, to jest no do boba, ale nie to, co chciałem powiedzieć. Dostałem troli i to no dość w miarę fajnych, bo strollowali mi tak wyścig, że wyścig zakończyłem na ostatniej pozycji. Tutaj widzę, ziomalstwo już wkraczało do
wkraczało w najgorszą możliwą scenerię tego, tych wyzwań. No ja tutaj z chłopem z Maserati dość równo rywalizowałem, jeżeli o to chodzi. Zobaczcie tylko to. Tu koniec trialu. Uwaga, zaczynamy gonito. Ja tu miałem już szóstkę wbitą, ja już tutaj lepiej do chłopa, no i widzicie. No i chłop po prostu nie umie się bawić. Chłop nie umie po prostu rywalizować. Tutaj trial zakończyłem i tak dalej. Aczkolwiek, podsumowanie sezonu, bo już chciałem to zrobić dużo wcześniej, przed wejściem na placyk. Sumując sezon zimowy, nie był on najlepszy, nie był on jednym z moich ulubionych. Był bardzo ciężki. Pokazał mi ten sezon, za co, powtórzę się teraz, za co kochać twórców, za co ich nienawidzić. Pokazało mi to też, że jestem dobry, po prostu jestem dobry, ale nie jestem najlepszy. I niestety z tym się zgodzę, chcąc, nie chcąc. Ale uważam też, że sezon jaki by nie był, najważniejsze, że nagrody udało się zdobyć. Udało się zyskać 41 punktów. I ogólnie zrobiłem chyba wszystko, co do mnie tutaj należało. Tutaj oczywiście nagroda z trialu, nie mapa, tylko playlista. 41 na 70, czyli wykonane, 40 punktów Alfa 8C w moich łapkach. I powiem tak, mimo przeciwności losu, to dużo do Testars już nie brakuje, tylko 30 oczek na dobrą sprawę. No i cóż, Testars is coming. Przegląd jej tym bardziej. Lato, jesień, zima zaliczone, wszystkie ładnie, pięknie. W każdym sezonie nagrodę możemy odebrać. Tu wiosna, zaraz. Dla was w sobotę, hehech. No i co? No i tyle. Zima udana, nieudana. 60% bym powiedział. Także jeżeli chodzi o sezon zimowy, ode mnie to wszystko. Ja nie mam, już nic wam do dodania tutaj w całym tym sezonie, tak? Tutaj bawię się aparatem. Także co? Wielkie dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym materiale z Forzuni. Ja mam nadzieję, że ten konkretny wam się podobał. I nie był on najgorszej jakości i najgorszej maści. Tyle ode mnie słowem wstępu i słowem pożegnania. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzyku na dole i udostępnieniu dla swoich znajomych i dla zasięgu. Ja lecę, spadam, nagrać wam audio do wiosny. Eluuu!